Lesen wir einige Verse aus dem Leben des Königs Josia aus 2. Könige. Przeczytamy kilka wierszy z drugiej księgi królewskiej dotyczących życia króla Jozjasza. Zweite Könige 22, Vers 1 und 2. Druga Księga Królewska, 22 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 31 lat. Matka jego nazywała się Jedida, a była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. Dann die Verse 8 bis 11. Następnie wiersze od 8 do 11. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz: kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę. I Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. Und dann aus Kapitel 23, z 23 rozdziału, die Verse 4 und 5. 4 i 5 wiersz. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym: wynieś z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery i dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalemem na polach nad Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel. I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach, w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla Słońca, dla Księżyca, dla gwiazd Zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Dieser König Josia besitzt eine bemerkenswerte Lebensgeschichte. Ten król Jozjasz cechuje się szczególnego rodzaju historią życia. Wir haben schon am ersten Abend gesehen, dass der einzige König aus Juda ist, der 350 Jahre vorher angekündigt wurde. Już wczoraj mogliśmy się dowiedzieć, że król Jozjasz był jedynym królem Judy, którego narodzenie było już przepowiedziane 350 lat wcześniej. Im Alter von 8 Jahren wurde König. Mając 8 lat, został ustanowiony królem. Ist für uns unvorstellbar. Jest to dla nas rzecz niewyobrażalna. Ich weiß nicht, wer hier 8 Jahre alt ist, aber das hieße, deine Kindheit wäre schlagartig zu Ende. Nie wiem, kto na tej sali ma akurat 8 lat, ale jeżeli taki ktoś jest, to z pewnością życie takiego młodego człowieka by się błyskawicznie odmieniło. 8 Jahre später, im Alter von 16, suchte Gott. Mając 16 lat, 8 lat później zaczął poszukiwać Boga. Als 20 Jahre alt war, rottete die Götzen aus in seinem Volk. Gdy miał 20 lat, to wytępił bałwochwalstwo wśród swojego narodu. Aus welcher Kraft hat Josia, aus welcher Quelle hat Josia diese Kraft geschöpft? Z jakiego źródła Jozjasz czerpał siłę, aby czegoś takiego dokonać? Sicher nicht sich so ohne weiteres aus seinem Elternhaus. Z całą pewnością nie ze swojego domu rodzinnego. Sein Großvater war gottlos. Jego dziadek był bezbożny. Sein Vater ebenfalls. Jego ojciec również był bezbożny. In den letzten Jahren seines Lebens wechselte sein Großvater noch zu Gott, wie zweite Chroniker uns das beschreibt. W ostatnich dniach swojego życia
Jego dziadek nawrócił się do Boga, tak jak opisuje nam druga księga królewska. Er versuchte noch zu reparieren, was zu reparieren war in seiner Familie. Próbował jeszcze naprawić rzeczy, które były zepsute w jego rodzinie. Aber der Vater von Josia interessierte sich überhaupt nicht für Gott. Ale ojciec Josiasza w ogóle nie zainteresował się Bogiem. Es kann sein, dass er eine gläubige Mutter hatte. Mogło tak się zdarzyć, że on miał wierzącą matkę. Denn in Vers 1 von Kapitel 22 wird sie Jedidja genannt. Dlatego, że ona tutaj w tym pierwszym wierszu 22 rozdziału nazywała, podana jest, że nazywała się Jedida. Das heißt geliebte. A to słowo tłumaczy się jako umiłowana. Da auch die Namen in der Bibel immer einen Sinn haben. A ponieważ musimy wiedzieć, imiona w Biblii zawsze mają swoje znaczenie i sens, muss man davon ausgehen, dass sie geliebt war in den Augen Gottes. To musimy z tego założenia wychodzić, że ona była umiłowaną przez Boga. A sein Elternhaus war nicht einfach. A więc sytuacja w jego domu rodzinnym nie była łatwa. Von seinem Vater heißt es in Kapitel 21, Vers 22. O jego ojcu w 21 rozdziale, w 22 wierszu jest napisane. Und er verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und wandelte nicht auf dem Weg des Herrn. Porzucił natomiast Pana, Boga swoich ojców, a drogą Pana nie kroczył. Von Josia heißt es dagegen in Vers 2 von Kapitel 22. A przeciwnie do niego o Josiaszu w drugim wierszu 22 rozdziału dowiedzieliśmy się. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Woher diese Sinnesänderung bei Josia? Skąd mogło pojawić się ta odmiana usposobienia u Josiasza? Er hatte eine lebendige Beziehung zu Gott. To dlatego, że on posiadał żywy związek z Bogiem. Er hat in seinem Leben eine ganz wichtige Erfahrung gemacht. Bo on w swoim życiu poczynił bardzo ważne doświadczenia. Und darauf möchte ich jetzt zuerst zu sprechen kommen. I o tym właśnie chciałem na samym początku wspomnieć. Die Verse 8 bis 11 von Kapitel 22. I mówić na temat tych wierszy od 8 do 11 z 22 rozdziału. Dort werden uns drei Personen beschrieben. W tych wierszach tutaj wspomniane są trzy osoby. In Vers 8 der hohe Priester Hilkia. W wierszu 8 wymieniony jest arcykapłan Hilkiasz. Der Schreiber Szafan. Następnie tutaj czytamy o pisarzu Szafanie albo sekretarzu. Und Josia selbst. I o samym Josiaszu. Und der Dialog, der hier geführt wird, ist ergreifend. A dialog, który tutaj jest umieszczony, jest naprawdę poruszający. Der Tempel musste wieder repariert werden. Świątynia musiała być odnowiona. Wie es Vers 6 am Ende sagt, um das Haus auszubessern. Tak jak pod koniec szóstego wiersza można przeczytać, do naprawy świątyni. Und dabei entdeckte man Geld. I w tym czasie odkryto pieniądze. Und eine Schriftrolle. I odkryto również też i zwój Księgi Słowa Bożego. Und jetzt achte man gut auf jede Kleinigkeit des Gesprächs, was sich anschließend entwickelt. I teraz zwracajmy uwagę na każdy szczegół tej rozmowy, która tutaj się rozwinęła. Was sagt Hilkia zu Szafan? Co powiedział Hilkiasz do Szafana? Vers 8 in der Mitte: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. W połowie tego ósmego wiersza: Znalazłem w świątyni Pana Księgę Zakonu. Ich muss auf eine Feinheit hinweisen. Musiałbym tutaj teraz wskazać na pewien bardzo znaczący szczegół. Er sagt nicht, ich habe ein Buch des Gesetzes gefunden, sondern ich habe das Buch des Gesetzes gefunden. Das kann man nicht in Polnisch. Das ist schwer. Er spricht hier davon, dass er ein ganz bestimmtes Buch gefunden hat. On tutaj powiedział, że szczególnego rodzaju księgę znalazł. Was macht anschließend Schaffan? A co Szafan tutaj teraz w związku z tym uczynił? Er kommt zum König. On poszedł do króla. Und was sagt er dem König in Vers 10? I co powiedział w wierszu 10 do króla? Ich gebe es mit eigenen Worten wieder. Ja to teraz chciałbym wam przekazać własnymi słowami. Wir haben irgendein Buch gefunden. Znaleźliśmy tutaj jakąś tam księgę.
Versteht ihr den Unterschied, was ich meine? Czy zauważacie tą różnicę, którą mam na myśli? Hilkia sagt, wir haben das Buch des Gesetzes, Worte Gottes wiedergefunden. Hilkiasz powiedział, że myśmy znaleźli Księgę Zakonu, czyli Słowo Boże, tą Księgę. Schaffan, der Schreiber, erzählt nur etwas von irgendeinem Buch, ohne es näher zu beschreiben. A Szafan, pisarz, królowi powiedział, no znaleźliśmy jakąś księgę, bliżej nie określając jaką. Dieser Schreiber kannte dieses Buch nicht als sein persönliches Buch. Ten pisarz nie znał tej księgi jako swojej osobistej księgi. Der Mann war Schreiber vom Beruf. Ten człowiek przecież był pisarzem z zawodu. Eine seiner Aufgaben waren es, das Wort Gottes abzuschreiben. Jednym z jego zadań było, aby również przepisywać Słowo Boże. Er tat es rein mechanisch, ohne eine lebendige Beziehung zu Gott. A najwyraźniej on to czynił czysto mechanicznie, nie mając żadnej żywej łączności z Bogiem w swoim sercu. Und so war das Ganze überhaupt nichts Besonderes für ihn. I ta rzecz w ogóle nie oznaczała nic szczególnego dla niego. Deshalb ist für ihn etwas anderes viel wichtiger. Dlatego dla niego było rzeczą coś innego bardzo ważną. Vers 9 in der Mitte. Czytamy w wierszu 9 w połowie. Das erste, was dem König berichtet ist. Tą pierwszą rzecz, którą on tutaj królowi powiedział, to jest. Wir haben Geld dort in diesem Tempel gefunden. Myśmy znaleźli w tej świątyni pieniądze. Man sieht, wo Schaffan seine Prioritäten hatte. Po tym możemy rozpoznać, na co Szafan kładł swój priorytet. Die materiellen Dinge waren wichtiger für ihn als die geistlichen Dinge. Te rzeczy materialne były dla niego ważniejsze niż te rzeczy duchowe. Und jetzt gucken wir uns die dritte Person an, Josia. A teraz przyjrzyjmy się trzeciej osobie, Jozjaszowi. Wie reagiert Josia, als etwas von dem Geld hört? W jaki sposób on zareagował, gdy usłyszał o tych pieniądzach? Er zeigt keine Reaktion. Nie widzimy tutaj żadnej reakcji z jego strony. Scheinbar interessierte ihn das nicht so besonders. Wydaje się, jak gdyby go to szczególnie nie interesowało. Wie reagierte Josia, als etwas von dem Buch hörte? A w jaki sposób Josiasz zareagował, gdy usłyschał o tej księdze? Wir lesen es in Vers 11. O tym możemy w 11 wierszu przeczytać. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss seine Kleider. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. Und dann merken wir, wie dieser König reagierte. I tutaj możemy zauważyć, w jaki sposób król zareagował. In Vers 13 befiehlt er, dass der Herr für ihn und für das Volk befragt wird. On w wierszu 13 rozkazał, aby poszli i zapytali o wyrocznię Pana co do mnie i co do ludu. Dann am Ende von Vers 13 bekennt er. A pod koniec 13 wiersza on wyznaje, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, um nach allem zu tun, was unseretwegen geschrieben ist. Dlatego, że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane było. Man sieht den großen Unterschied. Potem widzimy wielką różnicę. Zweite Chroniker berichtet uns sogar, dass Schaffan ihm das Wort vorlesen musste. Druga księga Kroniki opisuje, że Szafan musiał mu tą księgę przeczytać. Fassen wir das noch einmal zusammen. A więc streśćmy to wszystko razem teraz. Der ist der hohe Priester, der die Rolle findet. Najwyższy kapłan znajduje zwój księgi Słowa Bożego. Und sofort erkennt, das ist das Wort Gottes. I natychmiast rozpoznaje, że to jest Słowo Boże. Und sofort Interesse daran hat, dass andere es auch erfahren. I natychmiast okazuje zainteresowanie, aby też i innym o tym przekazać. Er lässt sofort den König informieren. Natychmiast każe o tym poinformować króla. Da ist Schaffan, ein Schreiber, der auch Worte Gottes schreiben musste. Tu też i oglądamy Szafana, pisarza, który musiał przepisywać Słowo Boże. Er spricht von irgendeinem Buch. A z jego ust słyszymy, że wyraża się o tym słowie, jakąś tam księgę znaleźliśmy. Und da ist Josia. I tu też oglądamy Josiasza. Der den Inhalt dieses Buches scheinbar vorher nicht kannte. Najwyraźniej on nie znał wcześniej treść tej księgi. Der sich sofort demütigt unter dieses Buch. I który natychmiast się upokorzył, słysząc tą księgę. Und er anerkennt, dass sein Leben ändern muss. I od razu to uznał, że on musi swoje życie odmienić.
Jeder muss sich die Frage stellen, zu welcher Person er gehört. I każdy z nas musi sobie postawić pytanie, do jakiej osoby on teraz należy. Ich kann die Frage anders formulieren. Was bedeutet mir persönlich das Wort Gottes? Możemy to inaczej też sformułować. Co dla mnie oznacza osobiście Słowo Boże? Das, was Josia gemacht hatte, to, co Josias tutaj uczynił, fasst Gott in einem ganz kurzen Satz zusammen. Bóg streścił w bardzo krótkim zdaniu. Es sind ergreifende Worte. Są to naprawdę wzruszające słowa. In Vers 19 von Kapitel 22. W 19. wierszu tego 22. rozdziału Gott sagt etwas ganz Wichtiges. Bóg powiedział tutaj coś bardzo ważnego. Weil dein Herz weich geworden ist. Ponieważ twoje serce zmiękło. Und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast. I ukorzyłeś się przed Panem. Der erste Ausdruck ist für mich der wichtige. Dla mnie to pierwsze określenie jest najważniejsze. Weil dein Herz weich geworden ist. Ponieważ twoje serce zrobiło się miękkie. Was ist das Kennzeichen von einem Körper, der weich ist? Jaki jest znak charakterystyczny pewnego ciała, które jest miękkie? Man kann ihn formen. Można go uformować. Das ist das Kennzeichen von dem Herzen von Josia. To jest właśnie cecha tego serca Josiasza. Es lässt sich formen. Które mogło być od tego czasu formowane. Es lässt sich formen durch das Wort Gottes. Mogło być formowane przez Słowo Boże. Von keiner anderen Person des Alten und Neuen Testaments wird gesagt, dass sein Herz weich geworden ist. O żadnej innej osobie Starego i Nowego Testamentu nie jest napisane, że ich serce zmiękło. Gott ist dieses Kennzeichen von Josia so wichtig, dass es in 2. Chroniker noch einmal erwähnt. Bogu ta cecha Josiasza była tak bardzo ważna, że on w tej księdze II Królewskiej jeszcze raz o tym wspomina. Gott sagt einmal, wenn eine Sache zweimal aufgeschrieben worden ist, dann ist sie fest beschlossen. Bóg powiedział, że jeżeli jakaś sprawa jest dwukrotnie zapisana, to ona jest na pewno postanowiona. Es war das Kennzeichen von Josia, was ihn sein Leben lang prägte. A była to cecha charakteryzująca Josiasza aż do końca jego życia. Er besaß ein weiches Herz. On posiadał miękkie serce. Auch da muss sich wieder jeder die Frage stellen, habe ich ein solches Herz? I teraz każdy z nas powinien sobie postawić takie pytanie, czy ja mam tego rodzaju miękkie serce? Es gab auch in der Bibel Herzen, die waren hart, wie Gott es selbst sagt. Były również opisane w Biblii serca, które były twarde. Harte Körper lassen sich nicht formen. A ciała twarde nie pozwalają się uformować. An ihnen prallt alles ab. Od takiego ciała wszystko się odbija. Leider auch bei einigen Menschen das Wort Gottes. Niestety również i w przypadku niektórych ludzi również odbija się Słowo Boże. Er besaß ein weiches, ein formbares Herz. Ale on posiadał miękkie, zdatne do formowania serce. Und deswegen konnte das passieren, was nachher in Vers 19 steht. I dlatego mogło też i zdarzyć się to, co później w tym 19. wierszu jest napisane. Und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast. I ukorzyłeś się przed Panem. Ich war der erste Punkt ist, dass wir uns unter das Wort Gottes stellen müssen. Pierwszy punkt to jest właśnie to, że my musimy siebie samych postawić pod Słowo Boże. Dann bekommen wir die Kraft, so zu handeln, wie Gottes Wort uns das weist. A następnie otrzymamy siłę, aby tak postępować, jak Słowo Boże nam wskazuje. Wie das auch dem Lied in der letzten Strophe gesungen haben. Tak jak też mogliśmy to wyrażać w pieśni w ostatniej zwrotce. Ich komme zu einem weiteren Lebensabschnitt von Josia. Możemy przejść do następnego urywku życia Josiasza. Diesmal wird nicht sein Herz betont. Diesmal wird nicht sein Herz betont. W tym urywku nie jest podkreślone jego serce. Diesmal geht es um einen Fluss. Um einen Fluss, ein River, einen Bach, einen Fluss. W tym urywku akurat mowa jest o pewnej rzece. Ein Fluss, der nur selten im Alten und Neuen Testament erwähnt wird. Rzeka, która bardzo rzadko w Starym i w Nowym Testamencie była wymieniana. Aber ein Fluss, an dem ergreifende Dinge stattfanden. Ale rzeka, przy której odbywały się znamienne rzeczy. Man kann den Fluss nennen, der Fluss der Entscheidung. Można tą rzekę nazwać rzeka decyzji.
Wir gucken uns mal die erste Stelle in der Bibel an, wo er erwähnt wird in 1. Samuel. Spójrzmy na pierwsze miejsce w Biblii, w którym po raz pierwszy jest ta rzeka wymieniona. W pierwszej księdze Samuelowej. 1. Samuel 15, vers 15 rozdział. Zweite Samuel 15. Przepraszam, druga księga Samuelowa, 15 rozdział. Zweite Samuel 15, vielleicht kannst du mal lesen, Vers 19 bis 23. Od 19 do 23 wiersza. Druga księga Samuelowa, 15 rozdział, od 19 do 23 wiersza. Wtedy rzekł król do Itaja Gitejczyka: dlaczego i ty idziesz z nami? Wróć się i pozostań przy królu, boś cudzoziemiec, a poza tym wygnaniec ze swojego kraju. Zaledwie wczoraj przyszedłeś, a ja miałbym cię już dzisiaj brać z sobą na wędrówkę, gdy idę sam nie wiedząc, dokąd iść. Wróć się i pozwól powrócić swoim braciom, a niech Pan okaże ci łaskę i wierność. Lecz Itaj odpowiedział królowi: jako żyje Pan i jako żyje mój Pan król, że będę tam, gdzie będzie mój Pan król, czy na śmierć, czy na życie, tam będzie twój sługa. Wtedy Dawid rzekł do Itaja: idź tedy i przemaszeruj. I przemaszerował Itaj Gitejczyk wraz ze wszystkimi swoimi wojownikami i z całą gromadą kobiet i dzieci, które były z nim. A cały kraj głośno płakał, gdy wszystek zbrojny lud przemaszerował. Król zaś przeprawił się przez potok Kidron, a cały zbrojny lud przeszedł drogą w kierunku pustyni. Ihr merkt, es geht um den Bach Kidron. Tak, tutaj czytamy o tym potoku Kidron. Ich sag noch einmal, es ist der Fluss der Entscheidung. Jeszcze raz to podkreślam, jest to rzeka podejmowania decyzji. Wir sehen das hier zum ersten Mal bei der Erwähnung von Itai. I tutaj po raz pierwszy tutaj ona jest wymieniona również i w związku z tym imieniem Itaj. Itai bedeutet mit dem Herrn. Itaj tłumaczy się to imię razem z Panem. Und wir merken, dass sie eine ganz wichtige Entscheidung gefällt hat. I możemy zauważyć, że Itaj tutaj podjął bardzo ważną decyzję. Vielleicht die wichtigste Entscheidung seines Lebens. Prawdopodobnie najważniejszą decyzję swojego życia. Es war eine Entscheidung zum Tod oder zum Leben. Była to decyzja na śmierć i życie. Vers 21 sagt das. Wiersz 21 to przekazuje. So wahr der Herr lebt und mein Herr der König lebt, an dem Ort, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, dort wird auch dein Knecht sein. Jako żyje Pan i jako żyje mój Pan Król, że będę tam, gdzie będzie mój Pan Król, czy na śmierć, czy na życie, tam będzie twój sługa. David ist ergriffen über diese Worte des Fremden, über Itais Worte. Dawid wzruszył się tymi słowami tego obcego przybysza, Itaja. Itai gehörte von seiner Abstammung her gar nicht zum Volk Israel. On ze swoim narodem w ogóle nie należał do ludu izraelskiego. Er war ein Fremder. On był obcym przybyszem. Und hat hier die Entscheidung seines Lebens getroffen. I tutaj w tym miejscu on podjął decyzję swojego życia. Als David diese Worte hörte, musste er sagen: komm mit. Gdy Dawid usłyszał te słowa, to powiedział: chodź ze mną. Und dann lesen wir Vers 23, dass sie alle über den Kidron zogen. I czytaliśmy w 23 wierszu, że wszyscy przeszli przez potok Kidron. Itai hat sich hier zum Leben entschieden. Itai tutaj podjął decyzję ku życiu. So braucht jeder von uns eine Entscheidung in seinem Leben. Tak też i każdy z nas potrzebuje tego rodzaju decyzję w naszym życiu. Eine Entscheidung zum Leben. Decyzję ku życiu. Oder eine Entscheidung zum Tod. Albo decyzję ku śmierci. Auch davon spricht der Bach Kidron. O tym właśnie mówi obrazowo ten potok Kidron. 1. Könige 2, Vers 36. I pierwsza królewska, drugi rozdział. Vielleicht kannst du Vers 36 und 37 lesen. 1. Könige 2, Vers 36. Pierwsza Królewska, drugi rozdział. 26.
36, 37 wiersz. Następnie posłał król po Szymejego i nakazał mu: zbuduj sobie dom w Jerozolimie i zamieszkaj w nim i nie odchodź stamtąd nigdzie. Zapamiętaj to sobie w tym dniu, w którym oddalisz się stamtąd i przekroczysz potok Kidron, poniesiesz śmierć, a twoja krew spadnie na twoją głowę. Es ist die Geschichte von Simei. Tutaj oglądamy historię Szymejego. Er wurde dort von David festgesetzt, dass er diesen Platz nicht verlassen durfte. On tutaj został umiejscowiony na stałe przez Dawida, aby nie opuszczał miejsca zamieszkania swego. Wenn du über den Kidron gehst, ist es der Weg in den Tod. Bo gdy przejdziesz potok Kidron, to będzie to dla ciebie drogą na śmierć. Irgendwann liefen Simei ein paar von seinen Knechten weg. Ale kiedyś zdarzyło się, że kilkoro z jego sług uciekło z jego domu. Simei verfolgte sie natürlich. Naturalnie Szymei udał się w pogoń za nimi. Sie flohen über den Bach Kidron. Oni uciekli właśnie przez potok Kidron. Simei musste eine Entscheidung treffen. I Szymei teraz musiał podjąć decyzję. Er entschied sich gegen die Worte David. I podjął decyzję sprzeczną ze słowami Dawida. Er überquerte diesen Kidron. I przeszedł przez ten potok Kidron. Die materiellen Dinge waren ihm wichtiger. Te rzeczy materialne były dla niego ważniejsze. Der Wert dieser Knechte, dieser Sklaven. Wartość tych sług, czyli tych niewolników. Es war eine Entscheidung zum Tod. A okazało się, że była to decyzja na śmierć. Noch einmal, der Bach Kidron ist der Bach der Entscheidung. Jeszcze raz powtarzam, ten potok Kidron jest potokiem podejmowania decyzji. Wir haben wir uns entschieden, als uns das Wort Gottes traf. A w jaki sposób my żeśmy podjęli decyzję, gdy spotkało nas Słowo Boże? Haben wir uns für Gott wie Itai oder gegen Gott wie Simei entschieden? Czy podjęliśmy decyzję dla Boga, tak jak to uczynił Itai, czy podjęliśmy decyzję przeciwko Bogu, tak jak Szymei? Eine Zwischenmöglichkeit gibt es nicht. Nie ma innej pośredniej możliwości. Entweder oder. Albo, albo. Aber der Bach Kidron ist auch der Leben für Entscheidungen für uns Christen. Ale ten potok Kidron jest również i potokiem podejmowania decyzji dla nas chrześcijan. Gehen wir mal zu Asa, 1. Könige 15. Pierwsza Królewska 15, rozdział, przejdźmy do króla Azy. Vers 13 und 14. 13 i 14 wiersz. Pierwsza Królewska 15, rozdział, 13 i 14 wiersz. Nawet Maachę, swoją babkę, pozbawił godności królewskiej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Asztarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. Jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Manchmal ist es wahnsinnig schwer, Entscheidungen in seinem Leben zu treffen. Czasami jest to okropnie trudno podjąć decyzję w swoim życiu. Asa musste das hier tun am Bach Kidron. Asa też musiał podjąć taką decyzję przy tym potoku Kidron. Er musste zwei Entscheidungen treffen. I musiał podjąć dwie decyzje. Die eine gegen seine Mutter. Jedną decyzją przeciwko swojej matce. Die andere für Gott. A drugą dla Boga. Das sind vielleicht die schwersten Entscheidungen im Leben. Prawdopodobnie to są najtrudniejsze decyzje w życiu człowieka. Wer vielleicht aus ungläubigen Elternhäusern zum Glauben kommt, der kennt das. Kto pochodzi z domu rodziców niewierzących, to ten prawdopodobnie zna tego rodzaju sytuacje. Man muss sich manchmal gegen seine eigenen Verwandten entscheiden für Gott. Czasami trzeba podjąć decyzję, aby przeciwko decyzji z własnej rodziny podjąć decyzję za Bogiem. Asa tat das. Asa tak uczynił. Seine Entscheidung ging so weit, dass er seine Mutter sogar als Königin absetzte. Jego decyzja poszła tak daleko, że nawet własną matkę pozbawił godności królowej. Aber er tat noch mehr. Ale on jeszcze więcej uczynił. Er rottete die ganzen Götzenbilder aus. On również i wytępił wszystkie bałwany. Es war direkt eine Entscheidung zu Gott hin. To była naprawdę decyzja bezpośrednio skierowana w kierunku Boga. Kann Gott dazu schweigen? Czy Bóg mógł coś takiego nie zauważyć? Das kann er nicht.
Nie może tak zrobić. Er gibt dem Asa ein herrliches Zeugnis. I składa tutaj temu Asie wspaniałe świadectwo. Vers 14. 14. wiersz. Das Herz Asas war ungeteilt mit dem Herrn alle seine Tage. Od połowy jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Der Bach Kidron ist nicht nur die Frage, ob ich zu Gott kommen möchte oder nicht. Ten potok Kidron to nie tylko jest potok podejmowania decyzji, czy chcę przyjść do Boga, czy nie. Wir haben einen solchen Bach Kidron in unserem täglichen Leben. My tego rodzaju potok Kidron mamy również i na co dzień w naszym życiu. Tagtäglich spricht Gott zu uns durch sein Wort. Codziennie Bóg przemawia do nas przez swoje słowo. Vielleicht auch schon mal durch Lebensumstände. Może również przemawia do nas przez różnorodne okoliczności życiowe. Und wir müssen täglich Entscheidungen treffen. I my codziennie musimy podejmować tego rodzaju decyzje. Lasse ich mein Herz formen durch das Wort Gottes oder stelle ich mich über das Wort Gottes? Czy ja pozwolę, aby Słowo Boże mnie formowało, czy ja samego siebie wyniosę ponad Słowo Boże? Ich möchte noch zum vorletzten Beispiel aus dem Alten Testament kommen, 2. Chroniker 29. Jeszcze przejdziemy do przedostatniego przykładu ze Starego Testamentu, druga księga Kronik, 29 rozdział. Und zwar aus dem Leben von Hiskia. A mianowicie to jest przykład z życia Hiskiasza. Wir können aus Kapitel 29 einfach Vers 16 lesen. Możemy z tego 29 rozdziału, druga księga Kronik, przeczytać 16 wiersz. Kapłani weszli do wnętrza świątyni pańskim celem oczyszczenia jej i wynieśli wszystkie nieczystości, jakie zastali w przybytku pańskim na dziedziniec świątyni. Stąd zaś zabierali to lewici, aby wynieść to precz do potoku Kidron. Im Leben von Asa, da ging es einfach nur um Götzen, um all den Einfluss von außen. W przypadku Asy to chodziło o te bożki, które miały wpływ z zewnątrz. Und viele Dinge können Götzen in meinem Leben sein. A wiele rzeczy może stać się bożkiem w moim życiu. Das kann im schlimmsten Fall auch mal ein Hobby sein. W najgorszym przypadku to może być moje własne hobby. Das können aber auch alle anderen möglichen Dinge sein. Ale takimi mogą też stać się wszystkie inne rzeczy. Asa hat sie ausgerottet aus seinem Leben. Asa wszystkie je wytępił ze swojego życia. Deshalb das herrliche Zeugnis von Gott über ihn. Dlatego też i słyszymy te wspaniałe świadectwo, jakie Bóg złożył o nim. Hier bei Hiskia geht es um etwas anderes. Tutaj w przypadku Hiskiasza chodzi o troszeczkę inne rzeczy. Hier geht es um moralische Sünden. Tutaj chodzi o grzechy moralne. Auch die hat Hiskia ausgerottet aus seinem Leben. Również i te Hiskiasz wytępił ze swojego życia. Es ist heute einfach in solche Sünden zu fallen. A w dzisiejszych czasach jest to rzeczą łatwą, aby wpaść w tego rodzaju grzechy. Man denke nur an das Internet. Pomyślmy sobie tylko o internecie. Wie schnell man dort in moralische Sünde fallen kann. Jak łatwo można za pomocą niego wpaść w grzechy moralne. Durch das Angucken von Bildern und so weiter. Tylko poprzez oglądanie różnorodnych obrazów i tak dalej. Wenn ich an meinen Computer gehe, habe ich vorher so einen Bach Kidron in meinem Leben gehabt. Czy ja podchodząc do mojego komputera przeszedłem obok tego potoku Kidron? Habe ich mich entschieden, mich nicht zu verunreinigen mit dem, was man dort alles sehen könnte? Czy ja podjąłem decyzję świadomą, żeby nie zanieczyścić się wszystkim tym, co ja tam mógłbym zobaczyć? Das ist etwas, was man ablegen muss. Są to rzeczy, które musimy odłożyć na bok. Wo man vorher ins Gebet gehen muss. I wcześniej musielibyśmy udać się na kolana w modlitwie. Wo man eine Entscheidung treffen muss. Aby podjąć właśnie właściwą decyzję. Das tat Hiskia. To właśnie uczynił Hiskiasz. Kapitel 29, Vers 10 stehen die herrlichen Worte. W tym 29 rozdziale, w 10 wierszu zapisane są wspaniałe słowa. Nun ist es in meinem Herzen, einen Bund zu schließen mit dem Herrn. I tak powstało w sercu moim pragnienie, aby zawrzeć przymierze z Panem Bogiem. Sag das gerade mal den Jüngeren. Ja to szczególnie teraz zalecam wszystkim młodszym. Habt ihr einen solchen Bund mit dem Herrn geschlossen? Czy wy podjęliście właśnie tego rodzaju przymierze z waszym Panem? Auch gerade dann, wenn man vielleicht beruflich ins Internet muss. Nawet jeżeli ktoś ze względów zawodowych musi korzystać z internetu.
Habe ich einen solchen Bach Kidron, um mich nicht dadurch zu verunreinigen? Czy ja posiadam tego rodzaju potok Kidron i wiem o tym, żeby się nie zanieczyścić? Oder ist das für mich sogar ein Zeitkiller? Albo może to jest po prostu tylko zajęcie, którym ja spędzam, czy zabijam czas, tak można by powiedzieć. Dass ich stundenlang mit diesem Rechner beschäftigt bin. Także długie godziny jestem zajęty tym komputerem. Und überhaupt keine Zeit mehr finde, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen. I w ogóle nie znajduję czasu, aby zajmować się Słowem Bożym. Wie soll ich dann mein weiches Herz formen lassen? To w jaki sposób ja mam pozwolić, aby moje miękkie serce było formowane przez Pana? Dann lasse ich es formen durch den Schmutz des Lebens. Wtedy ja pozwalam, aby ono było formowane przez brudy tego życia. Man wird im Laufe der Zeit immer abgehärteter. I w przeciągu dalszego czasu nasze serce staje się coraz to bardziej zatwardziałe. Und die Sünde wird immer schlimmer. A grzech ten staje się coraz to gorszy. Hiskia ist der erste, in dessen Leben der Bach Kidron zweimal erwähnt wird. Hiskiasz jest tym jedynym, w stosunku do którego ten potok Kidron dwukrotnie jest wymieniony. So wichtig ist Gott dieses Thema. Tak ważny jest dla Boga właśnie ten temat. Das andere Mal ist dann im Leben von Josia, was wir eben gelesen haben. Następny przykład znajdujemy w życiu Jozjasza, o którym już czytaliśmy. Aus 2. Könige 23. Z drugiej Księgi Królewskiej, 23 rozdział. Aber ich möchte vorher noch einmal kurz ins Neue Testament gehen. Ale przepraszam, jeszcze krótko zajrzyjmy do Nowego Testamentu. Und zwar in das Johannesevangelium. A mianowicie do Ewangelii Jana. Denn auch dort wird der Bach Kidron erwähnt. Gdyż tam też jest wymieniony ten potok Kidron. Johannes 18, Vers 1. 18 rozdział, pierwszy wiersz. Ewangelia Jana 18:1. Und als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród. Dort wurde die größte Entscheidung getroffen, die man je treffen konnte. Tam została podjęta największa decyzja świata, jaką kiedykolwiek ktoś mógł podjąć. Und wieder wird der Bach Kidron erwähnt. I znowu tutaj jest wymieniony ten potok Cedron. Das ist kein Zufall. To nie jest przypadek. Das ist, weil Gott uns etwas zeigen möchte. Tak stało się dlatego, że Bóg chciał nam przez to coś pokazać. Es ist wirklich der Bach der Entscheidung. Gdyż to rzeczywiście jest to potok podejmowania decyzji. Jesus Christus entschied sich, sich von Menschen gefangen nehmen zu lassen. Pan Jezus Chrystus podejmuje tą decyzję, żeby pozwolić się pojmać przez ludzi. Davon spricht Johannes 18. O tym właśnie opisuje 18 rozdział Ewangelii Jana. Damit überhaupt kein falscher Gedanke aufkommt. Aby w ogóle nie powstała jakaś błędna myśl. Wird uns zuerst gezeigt, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist. To najpierw jest nam to pokazane, że Jezus Chrystus rzeczywiście jest Synem Bożym. Man liest das bei dem ersten Gespräch, was stattfand. Można o tym przeczytać w trakcie pierwszej rozmowy, jaka się odbyła. In Vers 4 am Ende, pod koniec czwartego wiersza, sprach der Herr Jesus, wen sucht ihr? Powiedział Pan Jezus, kogo szukacie? Sie antworteten ihm, Jesus den Nazaräer. Oni odpowiedzieli, Jezusa Nazareńskiego. Jesus spricht zu ihnen, ich bin es. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. Und sofort lesen wir in Vers 6. I natychmiast czytamy w wierszu 6. Wichen sie zurück und fielen zu Boden. Cofnęli się i padli na ziemię. Da standen Kriegsleute. Przecież przed Panem Jezusem stanęli żołnierze. Da standen die bewaffneten Tempeldiener. Tam stanęli przed nim uzbrojeni słudzy świątynni. Da standen die Jünger. Tam stali uczniowie. Da stand Judas. Tam stał Judasz. Und dann fielen sie alle zu Boden mit Ausnahme der Jünger und des Herrn Jesus. A wszyscy padli na ziemię za wyjątkiem uczniów i Pana Jezusa. Auch Judas fiel dort mit zu Boden. Również i Judasz padł na ziemię. Was hat denn der Jesus getan? A co Pan Jezus uczynił? Ein Wort gesprochen. Wypowiedział słowa. Ich bin es. Jam jest. Da konnte jeder sehen, dass er wirklich Gott gewesen ist. Wtedy mógł każdy z nich poznać, że on rzeczywiście jest Bogiem. Dass er alle Zeit göttliche Macht und Kraft besaß. Że on zawsze posiadał tą boską moc i siłę. Da standen sie wohl wieder auf anschließend. Oni wprawdzie powstali. Und was passiert dann in Vers 7?
I co stało się w wierszu siódmym? Der Herr stellt ihnen die gleiche Frage. Pan stawia im to znowu to samo pytanie. Und die Menschen sind so frech und geben die gleiche Antwort. A ludzie są tak bezczelni, że dają tą samą odpowiedź. Was passiert jetzt? I co teraz się dzieje? Gar nichts. Nic. Jesus Christus lässt sich binden. Jezus Chrystus pozwolił, aby go związano. Lässt sich gefangen abführen. I pozwolił, aby jako jeńca go odprowadzono. Um am Kreuz von Golgatha gekreuzigt zu werden. Aby był ukrzyżowany na tym krzyżu Golgoty. Da wurde eine Entscheidung getroffen am Bach Kidron. Tam nad tym potokiem Kidron była podjęta decyzja. Der Jesus hat darauf verzichtet, seine göttliche Kraft für sich selbst einzusetzen. Pan Jezus Chrystus zrezygnował z tego, aby dla siebie samego zastosować tą boską moc. Vielleicht die wichtigste Entscheidung, die es je gab. To była ta najważniejsza decyzja, jaką ktoś podjął kiedykolwiek na ziemi. Denn anschließend starb er für unsere Sünden, sonst wären wir gar nicht hier. Bo zaraz potem zmarł on za nasze grzechy. W innym przypadku w ogóle byśmy tutaj nie byli zgromadzeni. Ich denke, wir verstehen alle, dass der Bach Kidron der Bach der Entscheidung ist. Myślę, że wszyscy już teraz wiemy, że ten potok Cedron jest tym potokiem podejmowania decyzji. Gehen wir zurück nach 2. Könige 23. Przejdźmy z powrotem do drugiej księgi królewskiej do 23. rozdziału. Nur im Leben von Josia wird der Bach Kidron dreimal erwähnt. Tylko w życiu Jozjasza ten potok Kidron jest wymieniony trzykrotnie. Damit will Gott uns zeigen, dass Josia in seinem Leben täglich Entscheidungen treffen musste. A to dlatego, że Bóg chciał nam pokazać, że Jozjasz w swoim życiu codziennie musiał podejmować decyzje. Und er traf sie alle für Gott, fast alle. I on prawie wszystkie podjął dla Boga. Einmal hat er gehandelt, ohne vorher Gott zu fragen. Raz tylko zadziałał, wcześniej nie pytając o zdanie Boga. Da kam der ägyptische König Nebo. I wtedy nadciągnął ten egipski król Nebo. Vers 29, ist das so? Neko, was sagt ihr? Necho. Necho, okay. W 29 wierszu na początku jest wymienione imię tego faraona, Necho. Und ihm stellte sich Josia in den Weg, ohne vorher Gott zu fragen. I to Jozjasz stanął mu naprzeciwko na wojnę, nie pytając wcześniej Boga. Necho hatte gar kein Interesse an Josia. A Necho w ogóle nie był zainteresowany Jozjaszem. Er wollte nur durchziehen, um mit anderen zu kämpfen. On tylko chciał przejść, aby walczyć dalej w innych krajach z innymi. Aber weil sich ihm Josia in den Weg stellte, wurde er getötet. Ale ponieważ Jozjasz stanął mu na jego drodze, to został tam zabity. Er hat eine Entscheidung ohne Gott getroffen. On podjął decyzję bez Boga. Lernen wir aus solchen Beispielen Entscheidungen mit Gott zu treffen. O, z tego rodzaju przykładów nauczmy się podejmować decyzję dla Boga. Völlig egal, ob es die kleinen oder großen Fragen unseres Lebens sind. Całkowicie obojętne, czy to są malutkie, czy to są ogromne sprawy naszego życia. Gehen wir zuerst zu Gott. Z każdą przyjdźmy najpierw do Boga. Warten auf seine Antwort. Odczekujmy na jego odpowiedź. Und handeln dann. I dopiero wtedy działajmy. Wir sehen von einem Fehler von Josia und es war direkt sein Tod. Widzimy tutaj tylko jeden błąd Jozjasza, który został zakończony jego śmiercią. Kommen wir zurück zu den ersten Versen 2. Könige 23. Przejdźmy teraz do pierwszych wierszy tej drugiej królewskiej 23. rozdział. Auch dort wurden Götzenbilder am Bach Kidron vernichtet. I tam też czytaliśmy, zostały nad tym potokiem Kidron zgładzone, zniszczone wszystkie bałwany. Worum geht es diesmal? O co tutaj teraz chodziło? Es geht um sämtliche okkulten Einflüsse, die es auf dieser Erde gibt. Chodziło tutaj o wszystkie okultystyczne wpływy, jakie tylko mogły zaistnieć na ziemi. Man sieht das am Ende von Vers 5. Pod koniec 5. wiersza można o tym przeczytać. Denn da ist die Rede davon, dass Sonne, Mond und Tierkreise und so weiter angebetet wurden. Mowa jest tutaj o tym, że w Izraelu czczone było słońce, księżyc i wszystkie gwiazdy zodiaku i cały zastęp niebieski. Okkulte Dinge, Einflüsse sind die nächste Gefahr in unserem Leben.
Okultystyczne wpływy to jest następne niebezpieczeństwo w naszym życiu. Der Teufel benutzt einfach alles, um uns von Gott abzuziehen. Gdyż diabeł używa wszystkich sposobów, aby nas odciągnąć od Boga. Noch einmal, das können Götzen im ganz allgemeinen Sinne sein. Jeszcze raz powtarzam, to mogą być bożki w ogólnym tego słowa znaczeniu. Dinge, die uns die Zeit stehlen. Po prostu to są rzeczy, które nam kradną czas. Das können Angriffe auf moralischem Gebiet sein. Ale to mogą również być i bożki na tym podłożu moralnym. Das können Dinge auf okkultem Gebiet sein. To mogą być też i rzeczy w tym zakresie okultystycznym. Und für jeden dieser Punkte gibt es einen Bach Kidron. I w stosunku do każdego z tych punktów właśnie musi zaistnieć ten potok Kidron. Da gibt es Orte, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Tam musi być to miejsce, w którym my podejmiemy decyzję. Und ich wünsche wirklich jedem, dass er einen solchen Bach, ein solches Tal Kidron besitzt. O, życzę to każdemu, aby tego rodzaju potok Kidron również był w jego życiu. Vers 12 sagt uns. Wiersz 12, tutaj możemy się dowiedzieć, dass Josia diese Götze nicht nur in diesem Bach Kidron oder im Tal Kidron vernichtet hat. Że Jozjasz nie tylko w tej dolinie tego potoku Kidron zniszczył wszystkie bałwany. Er hat sie zu Staub zermalmt. On wszystkie je starł na proch. Und diesen Staub warf er in das Bach Kidron. I ten proch wrzucił do Kidronu. Manchmal muss man Dinge wirklich zu Staub vernichten, damit sie eigentlich weiter von Gott abziehen. Rzeczywiście w życiu naszym czasami musimy pewne rzeczy zetrzeć na proch, aby one dalej nie zaistniały w naszym życiu przeciwko Bogu. Gott möchte, dass wir klare Entscheidungen für ihn treffen. Bóg chciałby, abyśmy dla niego podejmowali jasne decyzje. Vielleicht noch ein einziger Punkt aus dem Leben von Josia. Może jeszcze wymienimy jeden jedyny punkt z życia Jozjasza. Und das sind die Verse 21 und 22 aus dem Kapitel. To są wiersze z tego samego rozdziału 21-23. Następnie rozkazał król całemu ludowi: obchodźcie paschę ku czci Pana Boga waszego, jak jest przepisane w księdze tego przymierza. Nie obchodzono bowiem takiej paschy od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela, przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich. Da ist plötzlich die Rede von dem Passa. Nagle tutaj jest mowa o święcie Paschy. Und Gott sagt erst was ganz Interessantes in Vers 22. I Bóg tutaj wyraża się w interesujący sposób w tym 22 wierszu. Es war kein solches Passa gefeiert worden wie dieses von den Tagen der Richter an. Tego rodzaju Pascha nie była obchodzona od czasów sędziów aż do teraz. Es gibt eine Ausnahme. Był tylko jeden wyjątek. 2. Kronika 30 im Leben von Hiskia. Druga Kroniki 30 rozdział w życiu Hiskiasza. Er feierte das Passa ebenfalls nach den Anordnungen Gottes. On również obchodził to święto Paschy według zarządzenia Bożego. Wie kann dann Gott hier im Leben von Josia schreiben, es gab kein Passa vorher, das so gefeiert worden ist wie dieses? Jak Bóg mógł zapisać tutaj w życiu Jozjasza, że nie było dotychczas takiej paschy obchodzonej? Gehen wir doch einmal kurz nach 2. Chronika 30. Przejdźmy krótko do drugiej księgi Kronik, do 30 rozdziału. Das Passa wurde ganz klar nach den Anordnungen Gottes gefeiert, Vers 15. Czytamy tam w 15 wierszu, że pascha była bardzo dokładnie obchodzona zgodnie ze Słowem Bożym. Hast du es gerade gelesen? Achso, dann sollten wir Vers 15 bitte noch lesen. Przeczytamy 15 wiersz, druga księga Kronik, 30 rozdział. Potem 14 dnia drugiego miesiąca zabili baranka paschalnego. Zawstydzeni kapłani i lewici poświęcili się i wnieśli ofiary całopalne do świątyni pańskiej. Vers 16 sagt sogar, sie taten es nach ihrer Vorschrift, nach dem Gesetz Mose. W wierszu 16 możemy jeszcze przeczytać, że oni to uczynili według tego postanowienia zakonu Mojżeszowego. Wie kann jetzt Gott sagen, dass das Passa, was Josia feierte, noch ein klein wenig besser als das von Hiskia gewesen ist? Dlaczego Bóg mógł powiedzieć, że ta pascha obchodzona za czasów Jozjasza była w lepszy sposób obchodzona niż za czasów Hiskiasza? Weil es bei Hiskia mit Schwachheit verbunden war.
Dlatego, że w przypadku Hiskiasza połączona była ze słabością. Warum war es mit Schwachheit verbunden? Dlaczego ze słabością połączona? Das Passa musste eigentlich im ersten Monat gefeiert werden. W zasadzie Pascha miała być obchodzona w pierwszym miesiącu. Vers 15 sagt aber, er tat es im Amt des zweiten Monats, am 15. des zweiten Monats. Ale w 15 wierszu czytaliśmy, że była obchodzona 14 dnia drugiego miesiąca. War das falsch? Czy to był błąd? Nein, es war ein Zeichen von Schwachheit. Nie, był to znak słabości. Denn Gott ließ diesen zweiten Monat zu, wenn man nicht rechtzeitig in Jerusalem sein konnte. Gdyż Bóg dopuścił to, aby obchodzono Paschę w drugim miesiącu, jeżeli komuś nie udało się przybyć na Paschę pierwszego miesiąca odpowiednio wcześniej do Jerozolimy. Das heißt, der größte Wunsch Gottes war am 14. des ersten Monats. To oznacza, że tym wielkim pragnieniem Bożym było, aby było to obchodzone 14 dnia pierwszego miesiąca. Wenn es aus Schwachheit nicht ging, ale jeżeli z powodu słabości człowieka nie było to możliwe, und man die Reinigung nicht rechtzeitig schaffte, i ktoś nie zdążył się wcześniej oczyścić, dann ließ Gott auch den 14. des zweiten Monats zu. Wtedy Bóg dopuszczał, aby taki człowiek czynił to drugiego miesiąca. Und das war bei Josia nicht der Fall. Ale w przypadku Jozjasza tak nie było. Dort feierten sie sich tatsächlich am 14. des ersten Monats. Oni tam obchodzili to święto Paschy rzeczywiście 14. dnia pierwszego miesiąca. Es war auch hier frei von jeder Schwachheit. A to oznacza, że byli wolni od wszelkiego rodzaju słabości. Können wir uns vorstellen, was das für Gott bedeutete? Czy my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to dla Boga oznaczało? Von der Zeit der Richter bis nach Josia wurde nicht einmal das Passa genauso gefeiert, wie Gott es gerne hätte. Od czasów, gdy panowali sędziowie w Izraelu, aż do czasów tego Jozjasza, nigdy nie była obchodzona tak Pascha, jakby sobie życzył tego Bóg. Mit Ausnahme bei Hiskia. Za wyjątkiem tylko tego jednego przypadku Hiskiasza. Was muss das für Gott gewesen sein? O, jakież to musiało być wspaniałe dla Boga. Woher bekam dieser Josia die Kraft, so zu handeln, wie wir das gesungen haben in der letzten Strophe? Skąd Jozjasz otrzymał siłę, aby w ten sposób postąpić, o czym śpiewaliśmy w ostatniej zwrotce naszej pieśni na początku? Die Antwort ist einfach und besteht aus zwei Worten. Odpowiedź jest bardzo prosta i składa się z dwóch słów. Er hatte ein weiches Herz. Miał miękkie serce. Und ließ es formen durch das Wort Gottes. Które dało się formować przez Słowo Boże. Und er hatte den Bach Kidron. I on posiadał również ten potok Kidron. Den Ort, wo er echte Entscheidungen für Gott traf. To jest to miejsce, w którym on podejmował te szczere i właściwe decyzje dla Boga. Wir brauchen beides in unserem Leben. Tak, my potrzebujemy te dwie rzeczy w naszym życiu. Wir brauchen das weiche Herz. Potrzebujemy miękkie serce. Und wir müssen uns kompromisslos ohne wenn und aber für Gottes Wort entscheiden. I my musimy bezkompromisowo, bez zastanawiania się tak czy inaczej zdecydować, że idziemy za Słowem Bożym. Das ist nicht einfach. Nie jest to łatwe. Gott sagt auch an keiner Stelle, dass das einfach ist. Bóg na żadnym miejscu tego nie napisał, że to jest rzeczą łatwą. Wir können das nicht aus eigener Kraft. I nie jesteśmy w stanie tego dokonać z własnej siły. Aber wir können Gott bitten, er gibt uns die Kraft. Ale my możemy Boga prosić, aby dał nam do tego siły. Es ist nicht bemerkenswert, dass hier am Ende das Passa noch erwähnt wird im Leben von Josia. Czy nie jest to godne uwagi, że pod koniec właśnie życia Jozjasza akurat właśnie została wymieniona w Słowie Bożym Pascha? Was sagt das Neue Testament? A co na ten temat mówi nam Nowy Testament? Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet worden. Gdyż i nasz baranek paschalny Chrystus został zabity. Das Passa weist direkt hin auf den Sohn Gottes. Gdyż to święto Paschy bezpośrednio właśnie wskazywało na Syna Bożego. Und das ist das Wichtigste, woran Gott Freude hat. I to jest właśnie to najważniejsze, z czego Bóg może się cieszyć. Dass wir den Sohn Gottes, dass wir Jesus Christus in unserem Leben verehren und verherrlichen. Abyśmy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, w naszym życiu czcili i uwielbiali. Dass wir ihn groß machen. Abyśmy go wywyższali. Noch einmal, das kostet Energie, Zeit und Kraft. Jeszcze raz powtarzam, to wszystko będzie nas kosztowało zużycie energii, czasu i siły. Aber es gibt Segen. Ale to właśnie daje błogosławieństwo. Wie wir das hier im Leben von Josia und den anderen Entscheidungen gesehen haben.
Tak jak to mogliśmy zobaczyć w życiu Jozjasza i innych, którzy tego rodzaju decyzje podejmowali. Ich wünsche, dass wir alles ein solches Leben führen. Ja życzyłbym nam wszystkim, abyśmy tego rodzaju życie prowadzili.